Dzień dobry, jest 11 stycznia. Liczyłem na to, że będę, że wyjadę wcześniej, no i będę mógł wtedy trasę zmienić, pokazać coś innego. Niestety, oprócz tego, że na samochodzie był śnieg, to jeszcze trzeba było z szyb zeskrobać wczorajszy lód, wczorajsze oblodzenie. Wczoraj przez większość dnia padała jakaś mrzawka, a przy tym było minus 3. Dzisiaj też jest w tej chwili minus 2. Trochę śniegu dopadało, no jak widać na drogach za bardzo służby z tym nie walczą, przynajmniej tutaj na ulicy Poleskiej. O nie, coś jedzie. Nie jest tak źle. To ważne, żeby dzisiaj troszeczkę odgarnąć, dlatego że kolejnej nocy ma być minus 12. I jeżeli by to tak zostawić, to wszystko zamarznie. No teraz tutaj poprawiło się przed tym skrzyżowaniem z ulicą Świętego Rocha, bo normalnie ten autobus z wysepki już by się wcinał, wpychałby się na pas, ten, którym ja jadę, a w tej chwili dalej już ma buspas, no i każdy jedzie po swoim. A ja, no chyba tym razem, no zobaczę, czy mi się uda. Chyba mi się już nie uda. A nie, zmienię pas. Zobaczymy, co słychać na Wyszyńskiego. Jest taka okazja. To dlaczego nie? O, proszę, pięknie. Zielona fala. I jesteśmy na ulicy Wyszyńskiego. Przez długi czas, ponad rok, kiedy remontowana była, przebudowywana Łomżyńska oraz ten fragment Bohaterów Monte Cassino, jeździliśmy tędy do pracy. Przyznam, że już przyzwyczaiłem się do tej drogi i od kiedy zacząłem jeździć przez Kopernika, to wydaje mi się, że wcale to już nie jest takie lepsze. Także no, to jest akurat alternatywna trasa. Która nie powoduje, moim zdaniem, wydłużenia czasu przejazdu. Dlatego pozwoliłem sobie na tą zmianę. I skręcamy w Kaczorowskiego. Może tam będzie lepiej. No bo tak jak widać, na razie szału nie ma. I wreszcie zielona strzałka. O, tutaj wcale nie jest lepiej. Nie wiem, którędy jechać. No nie wiem, no. To chyba buspas. Przez chwilę się pogubiłem, ale dopiero uświadomiłem sobie, że tutaj na zakręcie, tutaj przed skrzyżowaniem, buspas nie jest skrajnym pasem, tylko skrajnym jest ten pas dla skręcających w prawo. Buspas jest bliżej środka, dlatego chciałem tak na oko wjechać na drugi pas od prawej, co byłoby błędem. Dopiero jak spojrzałem na górę, przypomniałem sobie, że przecież ja powinienem jechać tym środkowym, bo tutaj akurat jest 5 pasów w tym miejscu. Ale słabo to wygląda.
To nagranie oczywiście wrzucam na swój ten właśnie drugi testowy kanał. Cały czas przypominam o istnieniu mojego głównego kanału Bomirek, na który warto wchodzić. Z tym, że no staram się, ja nie chcę powiedzieć, że ten film jest mało wartościowy, bo niektórzy wolą takie rzeczy oglądać, ale takie właśnie daily vlogi będę tutaj wrzucał celowo, żeby nie zakłócać rytmu tym, którzy czekają na takie trochę poważniejsze filmy, a nie tylko codzienne narzekanie, że jest ślisko. To zawsze na Kawalerystwie było najgorzej, a teraz no tutaj nawet trochę lepiej to wygląda. No, proszę, proszę, Kawaleryjska jest dzisiaj chyba najlepiej odśnieżoną ulicą, przynajmniej na tym odcinku, który ja przyjechałem. No, taka niespodzianka. I to by było chyba dzisiaj na tyle. Za rondem też nieźle, o tak powiem, też nieźle. Może z tej strony zaczęli odśnieżać, nie wiem, ale tam w centrum było o wiele gorzej. Także zapraszam do subskrybowania kanału, zarówno tego, jak i tego głównego Bomirek. Do usłyszenia przy następnym filmiku. Kiedy? Nie wiem, zobaczymy, jak wyjdzie.